Exo. Dzisiaj tak spontanicznie, dawno nie było piwa kraftowego w moich ustach, więc generalnie trzeba się napić. Zamówiłem sobie trochę piw z piwnych mostów, no i będziemy se doić. 3 piwa w jednej recenzji, 3 podobne, a jednocześnie inne style. Sesyjna IPA z browaru Magic Road, alkohol objętościowo 5,5%, a chmiele to Citra i Sabro. Nie wiem, ekstrakt, nie wiem, troszkę słabo widać, no ale dobra. To będzie pierwsze i w sumie może zacznę, a potem kolejny wam przedstawię. Czyli zacznę od sesyjnej IPki, które generalnie dzisiaj przyjechały. Tu kopyr właśnie, o, też chcę powąchać. Pan Chmiel bardzo lubi wąchać. Dobra, Magic Road, Memory Find. O, to jest dobre. To z czasów starych 8-bitowych komputerów chyba. Dobra, troszkę snaleję. Może tak puszka na widoku, chociaż nie wiem, czy dobrze widać, pewnie nie. Generalnie no takie coś dziwnego, jakaś kaczka, telewizor, drinki, krzesło takie królewskie bardziej. Dobra. Sesyjna IPka, ale już widzę, że to jest hazy IPka oczywiście, bo mętna jak piernik, a ja tak, wiecie, hazy IPki jak ja lubię. No dobra. Aromat cytrusowy, słodki. Jakaś pomarańcza, może mandarynka bardziej. Bardzo słodki, cytrusowy, fajny. No kolorystycznie, jak na hazy, to piękne. Zdrówko. Co kopry chcesz? Tu jest kopry, nie widzicie go pewnie, bo... No, jeszcze krok. Nie wywal mi tu wszystkiego. No. Kopry chciał się przywitać z wami. Tu, ale... No tu patrz, tam. Tu jest. Dobra. Smak bardziej cytrynowy. Generalnie miała być to sesyjna IPka, jest taka mało rzeźka, jest troszeczkę kwaskowa nawet, bo wziąłem smaku. Lekko kwaskowa. Kurczę, mało sesyjna, tak mi się wydaje. Sorry, ale no sesyjna to mi się bardziej kojarzy może dźwiękiem, że kurde, że możesz to wziąć na jeden łyk całe piwo. I to mnie oszukali, bo tu miała być sesyjna IPA, to jest sesyjna hazy IPA. Także no, przykro, czuję się zawiedziony. Drugim browarem, który sobie wybrałem... Odejdź teraz, już nie przeszkadzaj. Funky Fluid, kopciuś. Funky Fluid to jest West Coast IPA. Motułeka Citra V-Secret. To ma 6,2%, 14 BLG. No i mam nadzieję, że to będzie West Coast IPA, a nie Hazy West Coast IPA. Też nie ma czegoś takiego, bo jedno wyklucza drugie w sumie. Tak, bo generalnie West Coast powinien być wytrawny i czysty. I gorzkowy. A po co mi to? Kurde. Po co? O nie. Po to. No to już ładniejsza jest etykietka. Zdecydowanie fajniejszy taki klimat. No i dobra. Kurczę, nie wiem jakie ceny były tych piw, ale pewnie 11-13 zł, no. Standardowo. No, całe szczęście, że nie jest mętne, bo mi się nie powiem co. Ładna piana, no jest delikatna opalizacja, no to wynikająca pewnie z chmielenia, ale generalnie takie IPy ja lubię, a te... mętne badziewie to jest nie dla mnie. No, aromat mniej intensywny, trochę ta piana zburzyła. Kurde. No, mniej intensywny. Może za chwilę. To jest bardziej orzeźwiające. Goryczka jest, no może nie jest jakaś bardzo intensywna, ale jest wyraźna. Tylko ta intensywność chmielu jest taka... Znaczy... Nie ma za wiele takich jakby chmielowych doznań, chociaż z drugiej strony ono jest takie... Nie wiem, pod co to podchodzi jakieś... No, nie jest herbata raczej, to jest taki bardziej... No, ciężko stwierdzić, ale jeżeli tak jest chmiele, to powinno być jednak mimo wszystko bardziej jakieś takie cytrusowe, a jest ziepko mniej cytrusowe niż się spodziewałem. Ale jest takie czyste, fajny profil. Bardzo dobre, luks, podoba mi się. Jest wytrawne, takie jakie miało być. I goryczkowe, więc jest styl, jak najbardziej się zgadza. Pełen props, także dzięki, że ktoś jeszcze robi West Coasty. No i na koniec to coś. To jest browar Birbant. Piwo nazywa się Jakby. I to jest Riwaka Double Hazy IPA, czyli 7,2% alkoholu. Muszka mi tu lata. I 19 BG, no wypad. No etykieta też ładna. I Riwaka to jest chmiel, znaczy w sumie on występuje tu w dwóch odmianach. Riwaka i Riwaka Sub-Zero. Okej. Nie wiem, o tym chmielu, to nowość jakaś pewnie. A może już nie, bo ja jestem troszeczkę zacofany w świecie craftu. Czarna pucha, znaczy całkowicie czarna, bo tamte miały... O, dobrze. No to daję od razu z puszki już. No, ale dobra. Ja troszkę intensywnie nalałem. O, jeszcze bardzo długa data ważności. No widać, że hazy, double 7,2. No, okej. To raczej taka zwykła IPA. Zwykle w dawnych czasach była 7%. A to by takie 8,5 miało, ale... No nic. Najbardziej pełne z tych wszystkich piw. Aromat chmielowy. Nie wiem. Kurde. Albo dzisiaj mam zatkany nos, albo ta piana tłumi. Bo w smaku czuję tą chmielowość solidną. Takie puszyste to piwo jest. Chmielowe, bez goryczki. Pełne i takie no, spoko chmielowe. Chociaż dziepko goryczka może jakaś tam jest. No, z tych trzech to raczej West Coast bym wybrał, bo ja już mam dość hazy ipek. Natomiast no, jak drugie miejsce Birbant by zajął, bo jest... Jest przynajmniej mocny. A koper na wariacji już dostaje, no. Dobra, to tyle na dziś. Jeszcze tym sobie wspaniałym West Coastem zakończę toastem za wasze zdrowie. Trzymajcie się, no i cześć.